Ojcze, w godzinie jej miłosierdzia, w tej godzinie, w której Twój Syn oddał całe swoje życie za nas, prosimy Ciebie, aby mocą Twojego Ducha Świętego dokonało się nasze nawrócenie, abyśmy całkowicie odwrócili się od grzechu i zwrócili całym sercem ku Tobie, zmienili nasz sposób myślenia, całkowicie poddali się Twojej świętej woli, abyśmy pełnili dzieła, które przygotowałeś dla nas do wykonania. Niech mocą też Twojego świętego Ducha każdy z nas w sposób szczególny doświadczy ochrony przed wszelkim złem, przed zarazą, pandemią, COVID-19. Nie pozwól. O dobry Ojcze, abyśmy doświadczając tego zła odwrócili się od Ciebie, lecz jeszcze bardziej odkrywali Twoją obecność, Twoją miłość i troskę. Dotykaj każde serce, które cierpi z jakiegoś powodu, z powodu grzechu, zniewolenia, problemów, trudnych sytuacji czy chorób. Prosimy Cię o łaskę uzdrowienia i duszy, i ciała, szczególnie tych, którzy doświadczają chorób nieuleczalnych, przewlekłych. Spraw, Panie, aby każdy z nas, otwierając swoje serce na Twoje słowo, doświadczał Twojego miłosierdzia. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Ten pierwszy etap jest etapem, kiedy my jesteśmy wyrwani spod władzy, mocy grzechu. Dla Izraelitów dokonało się to w momencie, kiedy Bóg ich wyprowadził z ziemi egipskiej. Dla nas dokonuje się to, kiedy przyjmujemy chrzest święty. Dzięki tej łasce każdy z nas ma już możliwość osobistej relacji z Bogiem. Bóg usunął wszelkie przeszkody na drodze tej relacji. I warto sobie uświadomić, że właśnie zanim Izraelici wyszli z Egiptu, najpierw wołali do Boga. To wołanie jest ogromnie ważne. Bóg ma pragnienie, Bóg pragnie przyjść z pomocą, ale oczekuje, że człowiek zacznie wołać do Niego, wzywać Jego pomocy, Jego ratunku. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci. I dla nas takim momentem wołania jest modlitwa nasza osobista czy wspólnotowa. Dlatego warto sobie uświadomić, że modlitwa, którą gdzieś tam podejmujemy, ona jest przede wszystkim znakiem mojej relacji z Bogiem, albo powinna być moim znakiem mojej relacji z Bogiem. Nie tyle powinna dotyczyć spraw, które potrzebuję i o które Boga proszę, chociaż też, ale przede wszystkim ona powinna być znakiem tej relacji z Bogiem. Stąd, kiedy staję do modlitwy, tej indywidualnej czy wspólnotowej, muszę stawiać z taką świadomością, że ona ma wpływać na moją relację z Bogiem, zwierciadłem której ma być relacja z drugim człowiekiem. To jest ogromnie ważne, bo inaczej będziemy mieć takie wrażenie, że w pewnych sytuacjach modlitwa nie działa. Jest wiele osób, które mają takie negatywne doświadczenie, że modlitwa nie działa, modlą się i nic. Nie? Tyle już lat Boga proszę i nic się nie zmienia. Mają jakiś zawód. Z drugiej strony wiele osób się, kiedy modli, szuka jakiejś modlitwy, która by działała, która by miała moc. I stąd rodzą się różne jakieś tam modlitwy, według niektórych mocniejsze, tak jakby istniały też jakieś modlitwy słabsze. Czasem ja spotykam się właśnie z takim stwierdzeniem, ta modlitwa ma moc, nie, ona działa. Inna takiej mocy nie ma,
nie działa. I ludzie zamiast pragnąć relacji z Bogiem, spotkania z Bogiem, skupiają się na modlitwie, czy szukają modlitwy, która działa, która ma moc. I często się rozczarowują, bo mówią, ta modlitwa miała działać, ale w moim przypadku nie działa. I dlatego warto pamiętać, że modlitwa nie jest jedynie, czy przede wszystkim jakimś tam narzędziem, przy pomocy którego możemy wywrzeć jakąś presję na Boga, coś zyskać, ale jest taką przestrzenią, w której odkrywam, że Bóg jest i czuję, czy poczułam się do nawiązania relacji z Bogiem. Jestem zaproszony do nawiązania relacji z Bogiem. Jeżeli właśnie w taki sposób podejdziemy do modlitwy, to wtedy stwierdzimy, że każda modlitwa działa, bo każda umożliwia mi spotkanie z Bogiem, każda stawia mnie przed Bogiem, a co za tym idzie, człowiek spotykając się z Bogiem, kto z kim przystaje, takim się staje, zaczyna się do Niego upodabniać. I w oparciu o relację, którą się tworzy, ja bym to nazwał tka, bo w tym słowie spotkanie jest ukryte słowo tkanie, więc każde spotkanie jest jakby takim tkaniem relacji. My wiemy, że im częściej się z kim spotykamy, to rzeczywiście, jeśli jedna i druga strona się angażuje w relacje, czyli tka te relacje, to one stają się coraz lepsze, silniejsze i owocniejsze. Owocują takim wzajemnym zaufaniem i tak samo z Bogiem. Bóg angażuje się w relacje, czyli tka te relacje z nami i zachęca nas do tego, byśmy też się angażowali w relacje i tkali relacje z Nim. I w modlitwie ogromnie jest to ważne, żeby nie mieć jakiegoś interesu, żeby nie było tak, że ja staję do modlitwy, bo potrzebuję uzdrowienia, bo potrzebuję uwolnienia. Pretekstem, oczywiście mam jakieś potrzeby, nie? Ale to ta moja potrzeba powinna być jedynie pretekstem do spotkania. Tak naprawdę zależy mi na spotkaniu, a nie na załatwieniu takiej czy innej mojej potrzeby, tak samo jak w relacjach między nami. No, źle by to wyglądało, jakbyśmy poszli do kogoś na przykład na kawę, żeby tylko zaoszczędzić u siebie w domu, nie? I chcielibyśmy go wykorzystać, nie? Bo ma dobre serce, on zawsze postawi kawę, czy ona postawi, da jakieś ciasteczko i możemy sobie codziennie korzystać z takiej gościny, nie? No źle by to świadczyło o naszych relacjach. Ale często właśnie tak jest z naszą relacją z Bogiem, nie? Bóg coś ma, na przykład uzdrowienie, więc idę, może mi da, nie? Dzisiaj będę bardziej gorliwy, nie? Albo przez jakiś czas będę częściej się z Nim spotykał. Może akurat Bóg mi da tę łaskę. Tu nie chodzi o to, że Bóg coś ma i nie chce nam dać, musimy w jakiś sposób Boga podejść, ale chodzi, żeby sobie uświadomić, że modlitwa jest jakby takim wejściem w przestrzeń obecności Boga. W tej przestrzeni człowiek uświadamia sobie, że tylko w tej przestrzeni obecności Boga jest moje życie, jest moje szczęście, jestem wolny. Tu mogę żyć, tak jak ryba w wodzie. Nie? Ryba poza wodą nie przeżyje, nie? Ona się dusi, ale jak znajdzie się w wodzie, to żyje. I dla nas taką przestrzenią do życia jest właśnie obecność Boga. I dlatego Święty Paweł mówi, żebyśmy się nieustannie modlili. Dlaczego o tym wspominam w kontekście wyjścia Izraelitów z Egiptu? Dlatego, że właśnie to wołanie do Boga sprawiło, że Bóg przyszedł im z pomocą. Bóg zachęca do wołania. Wiele osób nie woła, ale ci, którzy wołali, wyprosili tę łaskę również dla tych, którzy nie wołali, którzy nie chcieli wyjść z Egiptu. I w końcu przyszedł taki moment, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu. Ogromna rzesza. Niektórzy
Bibliści mówią, że 2 miliony wyszło z Egiptu. Ogromna rzesza ludzi. Aż trudno sobie to wyobrazić. Niektórzy mówią, że jest to niemożliwe, żeby taka ogromna rzesza wyszła z Egiptu i przeszła przez pustynię. I podważają to, co mówi Słowo Boże, że te liczby są zawyżone. Ale jeżeli popatrzymy na Boga i na Jego moc, to okazuje się, że to naprawdę nie jest zawyżone, bo u Boga wszystko jest możliwe. Nie? Oczywiście wszystko można podważyć, ale jeśli popatrzymy właśnie w wierze, to zobaczymy, jaka jest ogromna moc Boga, który w tak spektakularny sposób wyprowadza Izraelitów z niewoli egipskiej. I tak jak momentem wyjścia Izraelitu była śmierć pierworodnych, Izraelici zostali ocaleni przez krew. Wiemy, że zanim nastąpił moment wyjścia, Izraelici na rozkaz Boży mieli zabić baranka i krwią baranka posmarować odrzwia swoich domów. Ci, którzy to zrobili, ocalili swoje dzieci przed aniołem śmierci. I święty Paweł, czy też autor listu do Hebrajczyków mówi, że tak jak Izraelici, tak również i my jesteśmy ocaleni przez krew baranka. Dla nas takim barankiem jest właśnie Jezus, Jego krew. I warto sobie uświadomić właśnie znaczenie tej krwi, skoro odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia, przywołujemy czy odwołujemy się do Najświętszej Krwi. Tu nie chodzi o jakieś magiczne znaczenie tej krwi. Tu chodzi przede wszystkim o naszą wiarę. Czy rzeczywiście mamy świadomość tego, że ona nas chroni przed aniołem ciemności? Anioł śmierci szedł przez Egipt i zabijał wszystkich pierworodnych. Omijał jedynie te domy, na których widniała ta krew baranka. My jesteśmy naznaczeni krwią baranka. W duchowy sposób przyjmujemy też tę krew, choćby w Komunii Świętej. A jednak, zwróćcie uwagę, mamy jakiś lęk przed diabłem, przed demonami. Boimy się. Odmawiamy jakby dodatkowe modlitwy. Tylko rodzi się pytanie, czy rzeczywiście my w to wierzymy? Czy rzeczywiście wierzymy w moc Boga, która nas chroni? Jeżeli krew Jezusa jest wystarczającą zapłatą za grzech, czy nie jest też skuteczną ochroną przed atakami złego? Znam takie osoby, które mają bardzo dużo, dużo modlitw, nie? Takich ochronnych, nie? Tak jakby jedna nie wystarczyła, czyli znowu mamy tu do czynienia z taką magią. Im więcej tych modlitw, tym bardziej będę chroniony, nie? A zwłaszcza jeśli to jest egzorcyzm, nie? Ale warto sobie uświadomić, że najpotężniejszym egzorcyzmem, jeśli już to słowo się przywołuje, jest modlitwa Pańska, Ojcze Nasz, bo to Jezus nam podyktował tę modlitwę. Nie ma chyba mocniejszej modlitwy jak tej, która została nam dana przez Jezusa. To jest najpotężniejszy egzorcyzm. Ale kto w to wierzy? Mało osób wierzy w to. Ale są świadectwa, choćby Alan Ames, właśnie zanim się nawrócił, właśnie mówi, że kiedy jakaś diabelska, ciemna postać, jakiś demon realnie go dusił, także fizycznie rzeczywiście brakowało mu tchu i miał świadomość, że zaraz zginie, przestanie oddychać, usłyszał głos: odmawiaj Ojcze Nasz. I kiedy zaczął odmawiać Ojcze Nasz, demon popuszczał swoje szpony. I mówi, kiedy tylko przestawałem, znów zaciskał, więc odmawiałem tę modlitwę i demon całkowicie odszedł. To jest jeden z takich przykładów pokazujący, jaka jest to potężna moc tej modlitwy, ale jakże mało osób w
to wierzy. Dlatego jeśli ktoś nie ma wiary, będzie szukał jakby dodatkowych modlitw. I warto sobie uświadomić, że my bardzo często możemy wpaść w takie myślenie magiczne, używając do tego również bardzo pobożnych praktyk, czy też rzeczy poświęconych. A wszystko przecież jest oparte na wierze, na zaufaniu. Izraelici zaufali słowu, jakie Bóg rzekł do Mojżesza. Jeśli posmarujesz krwią baranka swoje odrzwia, twoja rodzina będzie chroniona przed aniołem śmierci, bo przejdzie anioł śmierci, zabijając wszystko pierworodne w Egipcie. I ci, którzy to uczynili, rzeczywiście przekonali się, że w ich rodzinie nie było śmierci. Egipcjanie nie wierzyli temu słowu. Nie zrobili to, co było nakazane. Dlatego w ich domach, w ich rodzinach była śmierć. To jest właśnie ten moment, kiedy Bóg pokazuje nam, jak ważne jest posłuszeństwo Jego słowu. Nawet jeśli wydaje nam się, że może być inaczej, że my wiemy lepiej, to Bóg daje nam konkretne sposoby, aby obronić się przed złem. Nie musimy się tego zła lękać. Ale jeżeli szukamy własnych sposobów, to okazuje się, że one są niewystarczające i wtedy mnoży się tych modlitw. Nie? Wszystkie egzorcyzmy to są modlitwy, które są ułożone przez człowieka. Ale ta modlitwa właśnie, modlitwa pańska, jest nam dana przez Jezusa. Ma naprawdę bardzo potężną moc. I ona świadczy o naszej relacji z Bogiem, bo kiedy ją zaczynamy odmawiać, mówimy Ojcze. To słowo Ojcze świadczy o takiej bardzo intymnej relacji. Jeżeli rzeczywiście ta modlitwa mnie uświadamia, że mam taką relację z Bogiem, to przecież On sam mnie chroni. Ja już nie muszę sam się bronić przed złem. Jego obecność mnie chroni. Jestem jakby w Jego obecności. I warto o tym pamiętać, że mając tę modlitwę, tak naprawdę mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Więc kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, wyszli właśnie dzięki temu, że poprzez krew baranka zostali nie tylko ocaleni od anioła śmierci, ale też wyzwoleni. To był moment, kiedy faraon powiedział: zgadzam się, odejdźcie. Moment uwolnienia naszego dokonuje się właśnie w sakramencie Chrztu Świętego. Liturgia paschalna w Wielką Sobotę nam o tym właśnie uświadamia, że się to dokonało w chwili śmierci, w chwili męki śmierci Jezusa. Przeszliśmy wraz z Jezusem przez śmierć i rozpoczęła się nasza wędrówka do ziemi obiecanej. I to jest jakby ten drugi etap. Jesteśmy zbawiani. Ten pierwszy, zostaliśmy wyrwani z mocy grzechu, z mocy szatana. On nie ma już nad nami władzy, a ten drugi etap jest etapem uświęcania, czyli nawiązywania relacji z Bogiem, bycia z Bogiem, zmiany naszego serca. Jest to uwalnianie spod wpływu grzechu, bo z mocy grzechu jesteśmy wyzwoleni, i grzech nie ma nad nami władzy, ale ma na nas wpływ. I z tego wpływu Bóg nas uwalnia każdego dnia. Czyli jest to, tak jak powiedziałem, że ten pierwszy etap dotyczy ducha, czyli otrzymujemy łaskę uświęcającą, czyli zdolność do relacji z Bogiem. Tak ten drugi etap dotyczy duszy, serca,
czyli naszego umysłu, myśli, uczuć, woli, sumienia. Oczyszcza się nasze serce, bo jak powiedział Jezus, to z serca pochodzi całe zło i czyni człowieka nieczystym. Szatan nie ma już nad nami władzy, bo spod mocy złego zostaliśmy wybawieni właśnie w momencie chrztu. Ja nie muszę już grzeszyć. Nie ma takiej siły, która by mnie do tego zmusiła. To ja decyduję. I warto sobie uświadomić, że w tym drugim etapie chodzi o wybór. Ja mam wybór. Albo iść za Bogiem, tak jak Izraelici szli za tym słupem ognistym w nocy, a w dzień za słupem obłoku, bo Bóg ich prowadził, tak my też mamy wybór. Ja wybieram, czy iść za Bogiem, czy nie. I ten drugi etap jest bardzo trudny, bo on trwa całe życie. Jesteśmy zbawiani i tu nie mamy pewności zbawienia. Dopiero w chwili śmierci okaże się, czy będziemy zbawieni, czy nie. Czy wytrwamy? Patrząc na Izraelitów, nie wytrwali. Z tych 2 milionów ludzi, którzy wyszli z Egiptu, tylko 2 osoby weszły do ziemi obiecanej. Reszta nie wytrwała. Reszta poginęła na pustyni z powodu niewiary, jak mówi list do Hebrajczyków. Z powodu niewiary nie weszli do obiecanego odpoczynku. Nie uwierzyli. I chciałbym teraz, właśnie teraz i w tej kolejnej konferencji właśnie przyjrzeć się tej drodze, a tym samym zobaczyć naszą drogę, bo tak jak powiedziałem, święty Paweł w liście do Koryntian, on o tym pisze, że to, co zostało spisane po to, by dla nas być przykładem, przestrogą, żebyśmy nie poszli tą samą drogą niewiary. I całą tę wędrówkę możemy podzielić jakby na kilka etapów. Nie? Słowo Boże mówi, że Bóg nie prowadził swojego ludu krótszą drogą, taka istniała, ale tą dłuższą, przez pustynię, czyli najtrudniejszą. Chyba wspomniałem wczoraj, że po to, aby te trudności były lustrem dla ich serca, żeby oni poznali, jakie mają serce. Oni fizycznie wychodzą z Egiptu, opuszczają terytorium Egiptu, ale duchowo pozostali w Egipcie, albo inaczej mówiąc, zabrali Egipt ze sobą. I to samo jest właśnie z nami. My zostajemy przez Jezusa wyrwani spod mocy grzechu. Opuszczamy przestrzeń, gdzie diabeł miał władzę nad nami, ale duchowo, czyli w naszym sercu, pozostajemy pod jego wpływem. Inaczej mówiąc, niewola jest w naszym sercu. Zabieramy ją ze sobą. Gdziekolwiek pójdziemy, wpływ złego ducha jest właśnie przez choćby pokusy. Ma wpływ przez całe nasze życie. Święty Augustyn powiedział, że pokusa jest dla nas okazją do wzrastania w świętości. Gdyby nie było pokus, nie mielibyśmy możliwości wzrastania w świętości, czyli nie widzielibyśmy, jakie mamy serce, jacy jesteśmy. Pokusa, można powiedzieć, jest też takim właśnie lustrem, nie? Aby zobaczyć, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, co jest dobre, co nie jest dobre. I kiedy Izraelici właśnie zostali wyprowadzeni z Egiptu, mogli dojść do ziemi obiecanej w ciągu 3 miesięcy. Niestety szli przez pustynię 40 lat. Dlaczego? Dlatego, że nie uwierzyli. Brakło wiary. Ale do tego dojdziemy. I przyglądając się historii tej, przyglądając się wędrówce Izraelitów ziemi egipskiej do ziemi obiecanej, możemy zobaczyć, jak Bóg badał ich serca, jak pokazywał im ich serca. I
Tak jak wspomniałem, można wyróżnić kilka takich etapów, w których Bóg objawiał stan ich serca. Pierwszy etap jest wskazuje na brak wiary. Izraelici nie mieli wiary. I to jest straszne, że naród, któremu Bóg się objawił, w życiu którego Bóg okazał tyle znaków i cudów, nie miał wiary. Ale możemy się dziwić, ale gdy czytamy na przykład Ewangelię, Jezus mówi o mieście Kafarnaum, gdzie dokonało się tyle znaków i cudów i nie uwierzyli. Mówi, czy ty, Kafarnaum, będziesz wyniesiony aż ponad niebiosa? Nie, zejdziesz aż do otchłani. Bo gdyby w Tyrze i Sedonie dokonały się te cuda, które dokonały się u ciebie, już dawno w worze i popiele by pokutowali za swoje grzechy. Czyli my również jesteśmy świadkami, tak jak Żydzi, nie? Wielu znaków. Jednym z takich znaków jest Eucharystia. Wiemy, Bóg się objawia w Eucharystii. Za każdym razem, kiedy uczestniczymy w Eucharystii, dokonuje się cud, bo on się nie dokonuje tylko jednorazowo, a później nieustannie wpatrujemy się w Pana, tylko za każdym razem, kiedy jesteśmy na Eucharystii, dokonuje się ten cud, kiedy Bóg wstępuje w konkretnych znakach. Ale tak samo było w życiu Izraelitów. Oni mieli konkretne znaki i nie wierzyli. I pierwszym takim sprawdzianem ich wiary było dotarcie nad brzegi Morza Czerwonego, gdzie Izraelici poczuli się jak w pułapce. Z jednej strony było morze, a z drugiej Egipcjanie, którzy w pewnym momencie zmienili zdanie i zaczęli ich ścigać, aby uczynić ich nie tyle może niewolnikami, ale wytracić. I kiedy Żydzi się zorientowali, że Faraon ich ściga, chcieli wracać do Egiptu, chcieli dalej być niewolnikami. I zwróćcie uwagę, oni wcześniej, kiedy byli w Egipcie, chcieli wyjść, ale kiedy znaleźli się w pułapce, kiedy wydawało im się, że zginą, byli nawet gotowi wrócić i służyć Egipcjanom. Takie mieli serce. Coś podobnego dzieje się właśnie z nami. My czasem nam się wydaje, że jesteśmy w pułapce, że ta pokusa jest tak silna. Koń, nie dam rady, koń, to już po mnie, więc lepiej ulegnę. Nie? Lepiej temu złemu duchowi ulec i da mi na jakiś czas spokój. To jest właśnie to. Człowiek ulega. Mimo że Bóg okazuje swoją moc, to jednak człowiek w to nie wierzy. Każdy z nas, jeśli jest kuszony i ulega pokusie, nie wierzy, że Bóg może zadziałać, że mamy na tyle mocy, aby pokonać to zło. Jest taka scena, kiedy Mojżesz właśnie woła do Boga, co robić, bo ma świadomość, że będzie za chwilę koniec. Będzie tu rzeź. I Bóg co mówi? Czemu głośno wołasz do mnie? Co masz w ręku? Mojżesz mówi, mam laskę. To użyj jej. Uderz wody Morza Czerwonego. A one się rozstąpią i naród będzie mógł przejść na drugą stronę. Kiedy Bóg objawiał się Mojżeszowi na górze Synaj, tam jest mocno powiedziane, Bóg mówi tak, nie zapomnij o władzy czynienia znaków, jakie ci dałem. Nie zapomnij o władzy czynienia znaków. I znakiem tej władzy była właśnie laska. Mojżesz używał jej w Egipcie wobec Faraona, ale później zapomniał. I Bóg mu się przypomniał. Dlaczego wołasz? Dlaczego nie chcesz użyć? Dlaczego zapomniałeś? Masz w ręku władzę, masz moc. Nie musisz się obawiać Faraona. Użyj,
użyj tej władzy. I zwróćcie uwagę, że kiedy diabeł nas kusi, my zapominamy o władzy, jaką Bóg nam dał. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach, skorpionach, po całej potędze przeciwnika i nic wam nie zaszkodzi. Macie moc, macie władzę, a jednak zapominamy. A jak zapominamy, rodzi się w sercu lęk i człowiek ulega złemu, poddaje się. My tak naprawdę mamy już w sobie moc i nie musimy grzeszyć. To nie jest tak, że muszę upaść. Nie. Spod mocy grzechu, mocy szatana zostaliśmy w czasie sakramentu Chrztu Świętego uwolnieni. I tam kapłan wypowiedział nad nami egzorcyzm, oczywiście jako niemowlaki, to nie słyszeliśmy i tego nie pamiętamy, ale nasi rodzice chrzestni, rodzice chrzestni, czy my jako już rodzice przynosząc swoje dzieci do chrztu, słyszymy ten egzorcyzm. Niech cię chroni moc Chrystusa zmartwychwstałego. I odtąd już nie moc szatana, ale moc Chrystusa jest nad nami. My już nie podlegamy władzy szatana, ale władzy Chrystusa. Oczywiście wpływ złego ducha jest na tym świecie, ale on nie ma nad nami władzy, nie może nas do niczego zmusić. To my się decydujemy. I właśnie Izraelici zapomnieli o tej mocy Boga i dlatego ulegli lękowi. I dlatego chcieli wracać do Egiptu, dlatego zaczęli szemrać, narzekać. I Mojżesz pod wpływem tego, co się działo w narodzie, nie wiedział, co robić. Też dał się w to wciągnąć. Po prostu zapomniał o tej władzy. Bóg mu to przypomniał. To jest jeden taki moment, kiedy właśnie oni nie mieli wiary. Widzieli znaki w Egipcie. Ale oni zapomnieli. Lęk sprawia, że się zapomina o tym, co Bóg uczynił. Zwróćcie uwagę, że jeśli na przykład przychodzi choroba, to wydaje się człowiekowi, że to jest najgorszy moment w jego życiu. Nie? Człowiek zapomina, że przez wiele lat był zdrowy. Nie pamięta o tym, że był zdrowy. Zaczyna narzekać. Albo dobrze mu się powodziło do tej pory i teraz już przez kilka dni doświadcza niepowodzeń i uważa to za tragedię, choć wiele, wiele lat wcześniej, przez wiele lat powodziło mu się dobrze. Nie pamięta o tym. Tak jakby to niewielkie nieszczęście, ta kropelka wymazała z pamięci całe to dobro, które było do tej pory. A zwróćmy uwagę, że jeżeli damy kropelkę na przykład słonej wody do szklanki ze słodką wodą, dalej będzie słodka. A jednak wydaje się, że tak się skupia na tej słonej kropelce, że zapomina, że ona nie jest w stanie zepsuć tego smaku słodkiej wody. Ale taka jest władza, wpływ złego ducha. On skupia na sobie i rośnie przed naszymi oczyma. To, na czym się skupiasz, to, o czym myślisz, to, czym się dzielisz, to rośnie. Jeśli jest to zło, jakieś coś negatywnego, co pojawia się w twoim życiu, to to rośnie. Pojawiają się negatywne myśli, one zaś budzą negatywne uczucia, a to prowadzi do negatywnych zachowań. Izraelici, kiedy usłyszeli, Egipcjanie są za nimi, zaczęli sobie wyobrażać, aha, jak przybędą, wybiją nas. To powodowało negatywne myśli, bo zaczęli o tym myśleć. A później jak zobaczyli całe to wojsko Faraona, to wzbudziły się w nich negatywne uczucia, złość, gniew na Mojżesza, na Boga. Dlaczego, po co, na co nas wyprowadziłeś? Czy po to, żebyśmy tutaj teraz zginęli na pustyni? Czy mało było grobów w Egipcie? Oni już sobie wyobrażali, że będą martwi, że będą tu na pustyni pochowani. Tak dzieje się właśnie z każdym z nas. I ktoś dobrze zauważył, że lęk sprawia, że to, czego nie ma jeszcze, ja już to przeżywam. Jeszcze tego nie doświadczam,
Ale przez lęk, przez to, że sobie to wyobrażam, o tym myślę, tym się dzielę, już doświadczam tego, czego jeszcze nie ma. I ktoś fajnie porówna na przykład lęk z wiarą. Ten, który się lęka i ten, kto wierzy, patrzy w przyszłość. My nie wiemy, jaka będzie przyszłość, nie znamy przyszłości, ale ten, kto się lęka, zaczyna się martwić, smutnieje, wpada w złość, w gniew, czyli przeżywa już to, czego jeszcze nie ma i nie wiadomo, czy będzie, ale to już przeżywa. A ten, kto wierzy, też jeszcze nie ma tego, w co wierzy, ale też już to przeżywa przez radość, przez wdzięczność. Jeszcze na przykład nie jest uzdrowiony, ale już zachowuje się, jakby był zdrowy, już jest wdzięczny, już się raduje, już się cieszy, tak jakby miał to w posiadaniu. I taka jest właśnie też różnica między wiarą a niewiarą. Izraelici nad brzegami Morza Czerwonego nie mieli wiary, ale mieli za to lęk. Spodziewali się najgorszego, mimo że mieli Boga. A to oznacza, że mu nie zaufali. Wyobraźcie sobie taką scenę właśnie z życia Dawida, nie? Który miał przed oczami Goliata. Nie miał w sercu lęku. Nie był żołnierzem. Nigdy nie miał miecza w ręku. Nie stawał do żadnego pojedynku. A jednak pokonał Goliata. A żołnierze izraelscy, którzy ćwiczyli się w walce, brali udział w niejednej bitwie, dali się zastraszyć przez Goliata. Jeden człowiek wzbudził lęk w sercach całej armii izraelskiej. Nikt z żołnierzy nie był w stanie do stoczenia pojedynku z Goliatem, tylko Dawid. Dlaczego? No bo oni przed oczyma mieli Goliata, a Dawid miał Boga. Inna perspektywa. Przypomina mi się takie świadectwo, dwóch ludzi siedziało w więzieniu za kratami. Jeden przez kraty wpatrywał się w błoto i narzekał, jaki to jest nieszczęśliwy, jaki ten świat jest brzydki, że nie ma sensu w ogóle żyć. Najlepiej by było skończyć ze sobą. A drugi patrzył w gwiazdy i mówił, Boże, jak jestem Ci wdzięczny, gdyby nie te kraty, nie to więzienia, nigdy bym nie spojrzał w niebo i nie zobaczył, że on jest tak przepiękne i niezwykłe i po prostu cieszył się, że żyje, że może to widzieć, że ma czas, żeby to podziwiać, bo jak żył, to nawet nie miał czasu spojrzeć w niebo, bo coś innego było bardziej interesujące. Właśnie chodzi o to, jak my patrzymy. Ta perspektywa patrzenia jest ogromnie ważna. Człowiek, który ma wiarę dostrzega w nieszczęściu szczęście, w chorobie uzdrowienie, w nałogu uwolnienie, w porażce sukces. Jest coś takiego w medycynie jak na przykład kryzys, nie? Jeżeli człowiek przetrwa kryzys, to później już tylko będzie coraz lepiej, nie? I to jest właśnie ten moment, że ci, którzy dostrzegają, czyli się nie załamują, nie skupiają się na chorobie, to oni mają dość siły, żeby się odbić. Ci, którzy skupiają się na chorobie, nawet jeśli jest to łagodny przebieg, to ich ciała mogą nie powrócić do zdrowia. Wiara jest ogromnie ważna i tutaj nad brzegami Morza Czerwonego Bóg pokazał Izraelitom, że nie mają wiary, ale my też nie mamy wiary. Pojawi się jakieś nieszczęście, jakaś choroba, jakiś problem, ogarnia nas panika, lęk. Martwimy się, lękamy, użalamy nad sobą. Bardzo często słysząc, nie ma szans, nie ma nadziei, już się nic nie da zrobić, wierzymy tym słowom. Zapominamy, że jest Bóg. Wołamy do Niego. Bóg mówi, czemu głośno wołasz do mnie? Dlaczego nie posłużysz się tym, czym Cię obdarzyłem? Dlaczego z tego nie chcesz skorzystać? Mamy władzę, mamy wybór. Kolejny
Kolejna taka sytuacja to były wody Meriba. Kiedy tam Izraelici dotarli do Mara, okazało się, że wody są gorzkie, nie nadają się do picia. I znowu lud narzekał. Znowu się użalał nad sobą. Wcześniej był świadkiem cudu, choćby nad wodami Morza Czerwonego. Minęło 3 dni od tego wydarzenia i już narzekają. Już wyrażają swoje niezadowolenie. I znowu Mojżesz woła do Boga, a Bóg mówi, czemu wołasz? Spójrz, tam jest kawałek drewna, rzuć go do wody, a gorzkie wody staną się słodkie. I rzeczywiście tak się dzieje. Przypadek, zbieg okoliczności, czy Bóg już o wiele, wiele wcześniej, znając serca swojego ludu, wiedząc, którędy będzie ich prowadził, musiał w tym miejscu sprawić, że wyrosło drzewo. Ono musiało ileś tam lat, czy setek lat rosnąć, aż się zestarzeć do momentu, kiedy jego lud będzie przychodził, żeby było gotowe na uzdrowienie tych gorzkich wód, tak samo jak drzewo krzyża, nie? Zanim Jezus wziął go na swoje ramiona, ono musiało najpierw urosnąć z nasionka, ileś tam lat rosnąć, aby później zostało wycięte i użyte na drzewo krzyża. Wszystko wcześniej Bóg już zaplanował, przygotował. A jednak ta niewiara się pojawia. Później w kolejnym, w Refidim tak samo, skały, nie ma wody, lud znowu narzeka, a Bóg zawsze przychodzi im z pomocą. I idąc właśnie tym śladem, dochodzimy do momentu, kiedy w końcu docierają do ziemi obiecanej. Mojżesz wysyła zwiadowców, 12 zwiadowców. Przez 40 dni badają kraj, a po 40 dniach, kiedy wracają, dwóch z nich, czyli Jozue i Kaleb, mówią dobrze o tej ziemi. 10 zwiadowców mówi źle. I pod wpływem tych złych słów w sercu ludu pojawia się gorycz. Po co? Dlaczego Bóg nas tutaj przyprowadził? Po to, żebyśmy teraz zginęli? Skoro ta ziemia jest zamieszkała, są tam olbrzymi, miasta są obwarowane, nie damy rady. Już nieważne, że jest Bóg z nimi, że ich przeprowadził przez, nie tylko wyprowadził ziemię egipskie, ale przeprowadził przez Morze Czerwone, karmił na pustyni, dawał wodę do picia. Oni o tym całkowicie zapomnieli. Jest jakaś trudność, jakaś przeszkoda, załamują się, nie chcą iść. I z tego powodu, bo wypowiedzieli, obyśmy pomarli na tej pustyni, Bóg uznał te słowa, przyjął je. Skoro tak powiedzieliście, niech się stanie według waszych słów. Czyli moglibyśmy wypowiedzieli samo przekleństwo. Nie damy rady. I rzeczywiście nie dali rady. Zamiast wejść do ziemi obiecanej, przez 40 lat chodzili, pokutowali i pomarli na tej pustyni. Jedynie właśnie dwie osoby z tych, co wyszli z Egiptu, czyli Jozue i Kaleb, oraz ci, którzy narodzili się w czasie tej wędrówki przez pustynię, weszli do ziemi obiecanej. I warto się zastanowić, czy ja rzeczywiście mam wiarę, nie? Tak jak powiedziałem, mamy modlitwę pańską, ale czy wierzymy w jej moc? Mamy wiele takich środków, jak Eucharystia, adoracja. I wiemy, że to nie działa automatycznie, że to nie są magiczne znaki, bo opętany też może stanąć przed Najświętszym Sakramentem. Być na mszy świętej. To nie jest tak, że to zadziała automatycznie. Tak niektórzy mówią, że diabeł nie wejdzie do kościoła. Wejdzie, jeśli ktoś nie ma wiary, bo ze względu na wiarę
otrzymujemy. List do Hebrajczyków pisze, że bez wiary nie można podobać się Bogu. To, co sprawia, że podobamy się Bogu, to właśnie wiara. Bóg patrzy na wiarę. To ze względu na wiarę otrzymujemy wszystko, co nam jest potrzebne, a nie ze względu na to, co robimy, czy jaką modlitwę odmawiamy. To ze względu na wiarę, która jest zaufaniem wyrastającym z naszej relacji z Bogiem. Wiara, która rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa, czyli w spotkaniu ja całkowicie nastawiam się na odbiór, na słuchanie i rodzi się wiara, zaufanie, poznaję Boga, jaki On jest. Cała ta wędrówka właśnie synów Izraela, ona pokazuje właśnie, jakie mają serce. Jest to serce, które nie wierzy. Serce, które ciągle narzeka. Użala się nad sobą. Złorzeczy. Serce, które jest pełne gniewu i złości, bo jest coś nie po ich myśli. Wielu z nich wyginęło na pustyni, bo się buntowali przeciwko Panu Bogu. Ale właśnie tak jak Jezus powiedział, to z serca pochodzi całe zło i czyni człowieka nieczystym. Dlatego musimy badać swoje serce. To był test. Wszelkie trudności na pustyni to był test. To był sprawdzian wiary. Czy zaufają? Niestety nie zaufali. Dlatego nie weszli do ziemi obiecanej. I to jest taka przestroga dla nas, jak mówi święty Paweł. Nie? To jest obraz. To zostało spisane, byśmy nie popełnili tych samych błędów. Czyli byśmy nie byli ludem niewiary, lecz wierzyli Bogu w każdej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Ta pandemia na przykład też pokazuje, że nie mamy wiary. Uciekamy się bardzo często do ludzkich środków, które mają nam zapewnić bezpieczeństwo, a nie odwołujemy się do Boga. Nie wołamy do Boga. Jezus, zresztą święty Paweł, chyba w liście do Efezjan, mówi o duchu powietrza, o władcy much, nie? Czyli o Belzebubie. To jest właśnie jeden z demonów, który jest władcą powietrza. I on często rozsiewa też wszelkie zarazki, które mają nas niszczyć. I możemy się temu poddać, albo możemy się temu sprzeciwić. Jeden z misjonarzy, na takie piękne świadectwo, powiedział, że on, kiedy styka się z bakteriami, z wirusami, to te wirusy giną w zetknięciu z jego ciałem. I później pod mikroskopem naukowcy mogli to sprawdzić. I rzeczywiście, kiedy bakterie dotykały jego dłoni, stawały się martwe. Jedna z osób, też słyszałem takie świadectwo o kobiecie, która właśnie tam w Czarnobylu, gdzie wszystko jest radioaktywne, jeszcze parę lat temu, żyje. Nie wiem, czy żyje nadal, nie, ale przynajmniej kiedy słyszałem to świadectwo, ona żyła. I był taki reportaż o tej kobiecie. I ona mówi, jem wszystko, co tu rośnie, było wszystko skażone. Ale to, co ona pobłogosławiła, już nie było radioaktywne. Było czyste. To jest właśnie wiara. Choćby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. I wiara jest nam ogromnie potrzebna, bo to jest nic innego jak zaufanie do Boga, ale tak jak powiedziałem, zaufanie, które rodzi się z relacji, ze spotkania z Bogiem. I dlatego Jezus powiedział, porównał wiarę do ziarka gorczycy, czyli tak, ziarko gorczycy ma w sobie potencjał rozwoju, że wsiane w ziemię ono rośnie, kiełkuje, rozwija się, tak samo i wiara. Dzisiaj powinienem mieć większą wiarę niż wczoraj, a jutro wiara powinna być większa niż dzisiaj. Musi się rozwijać. Wtedy to jest wiara, która góry przenosi. Ale jeśli ona jest jakby na jednym poziomie, to moglibyśmy ją porównać właśnie do ziarenka piasku, które nie ma w sobie potencjału, a przynajmniej jest takiej samej wielkości jak ziarko gorczycy. I co z tego, że jest takie same, małe
to ziarenko piasku, jak nie ma potencjału i ono się nie rozwija, jest takie samo cały czas. Więc tylko taka wiara, która się rozwija, która rośnie, ma moc. A jeśli ona się nie rozwija i jest taka sama dzisiaj, jak była wczoraj, to znaczy coś jest nie tak. Izraelici nie mieli w ogóle wiary. My też, jeśli ulegamy właśnie w takiej sytuacji lękowi, nie mamy wiary. Weźmy na przykład apostołów, którzy przeprawiali się wraz z Jezusem na drugą stronę Jeziora Galilejskiego, kiedy spotkała ich burza, czyli realne zagrożenie. Musiała być bardzo gwałtowna, skoro przynajmniej niektórzy z nich byli rybakami i przeżyli niejedną burzę, a jednak ten lęk był tak ogromny, że budzą Jezusa i robią mu wyrzuty. A Jezus po uspokojeniu zburzonych fal i kiedy uciszył się wiatr, mówi do nich: nie macie wiary, dlatego tak reagujecie. Dlatego jesteście pełni lęku. Dlatego spodziewacie się najgorszego, bo nie macie wiary. Kiedy Piotr tonął, mówiłem chyba wczoraj, jak szedł po wodzie, dopóki miał Pana Jezusa przed oczyma, to szedł po wodzie, ale później, kiedy zobaczył zbliżającą się falę z powodu gwałtownego wiatru, zaczął tonąć. I mówi: Jezu, ratuj mnie. Jezus wyciąga go i mówi: dlaczego zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Nie? Miał małą wiarę. I tam jest takie słowo, już teraz nie pamiętam, jak ono brzmi w oryginale, ale tu nie chodzi o to, czy ktoś ma małą wiarę, czy większą, bo Jezus mówi: mała wiara wystarczy, jak ziarko gorczycy. Czyli w tym przypadku nie chodziło o małą wiarę, tylko chodzi o wiarę Jezusa. Nie? Nie masz mojej wiary. Gdybyś miał moją wiarę, czyli pokładałbyś we mnie wiarę, nie? Nie utonąłbyś. I warto sobie uświadomić, że tu nie chodzi o to, jaką ja mam wiarę, czy jest to wiara Jezusa, zakorzeniona w Jezusie. Bo my tak samo ludzką miłością, jak będziemy kochać, to będziemy ranić. I Bóg nie wymaga od nas, byśmy kochali innych ludzką miłością, tylko miłością Jezusa. Ta miłość jest na wyciągnięcie ręki. Święty Paweł mówi, że ta miłość, właśnie Jezusowa miłość, jest jak płaszcz, który ubieram na siebie. Przyoblekam się w miłość i czynię miłość. Jest to wybór. Więc jeśli decyduję się kochać miłością Jezusa, nie będę ranił. Ale jeżeli kocham ludzką miłością, to będę ranił, nie? Bo będę wszystko podporządkowywał sobie. Tak samo jest, jak chodzi o wiarę, nie? Chodzi o wiarę, jaką miał Jezus, nie? Ta wiara czyni cuda. I my, zakorzenieni w Jezusie, możemy mieć taką samą wiarę, taką samą miłość, nadzieję, możemy mieć taką dobroć, uprzejmość, łagodność, ale jeśli jesteśmy zakorzenieni w Jezusie, wtedy jesteśmy zdolni do czegoś, do czego w innej sytuacji, kiedy nie trwamy w Nim, nie jesteśmy w stanie. Nie jest to coś, co jest na stałe. Jak jestem zakorzeniony, dam radę. Jest to możliwe. Ale kiedy odłączę się, już nie dam rady. I dlatego właśnie ta droga przez pustynię, czy to nasze życie od chrztu do śmierci, jest drogą, na której nie jesteśmy pewni. Bo dzisiaj tak. Dzisiaj wierzę. Nie? Dzisiaj się modlę. Dzisiaj czynię dobrze. A co będzie jutro, za 10 lat, kiedy przyjdzie jakieś inne doświadczenie, czy dalej będę wierzył? Nie wiem. Nie mam pewności. Mogę zostać z jakiegoś powodu, mogę odejść od Chrystusa. Może gdy przyjdzie trudne doświadczenie, jakieś nieszczęście czy tragedia, ja nie wiem, czy ja przetrwam ten test. Dlatego tak ważne jest, aby nieustannie badać swoje serce, by poziom tej miłości był tak potężny, że nawet jeśli osłabnie, obniży się, to przetrwam. Czyli na przykład porównałbym to do ciepłoty ciała. Nie? Załóżmy, że w skali na przykład do 100 stopni, nie? Jeżeli mamy ciało rozgrzane, na przykład, wiadomo, nie? Ale załóżmy, nie? Do 70 stopni. Nie? O, albo inaczej tak, bo to żeby dobrze, żebym dobrze się wysłowił. Jeśli ktoś
pójdzie do sauny, nie? I spędzi tam 15 minut, pół godziny, to tak się rozgrzeje, że nawet jak na zewnątrz jest mróz, wyjdzie i mu nie jest zimno, bo ma rozgrzane ciało. Przetrwa, ale jeśli ktoś by nie był w saunie i wyszedł na zewnątrz, od razu by zmarzł. Nabawiłby się jakiejś choroby, od razu, bo nie jest jego ciało rozgrzane. Ale ktoś, kto jest rozgrzany, to nie tylko nie traci tego ciepła, ale się hartuje, staje się bardziej odporny. I chodzi o taki poziom wiary, że kiedy przyjdą trudne sytuacje, ja przetrwam. Ona oczywiście może się wahać tam, obniżyć z jakiegoś powodu, ale się nie załamie, nie utracę wiary. To, co Jezus powiedział, nie, jeśli budujemy dom na skalę, ostoimy się. Jeśli na piasku, dom runie. Kiedy przyjdą trudne sytuacje, ten, kto jest zbudowany na Chrystusie, czyli wkorzeniony w Chrystusa, przetrwa. Nie utraci wiary, nadziei, ale ktoś, kto nie jest wkorzeniony w Chrystusa, momentalnie utraci wiarę. Może tyle, za chwilę będzie przerwa. Pozwólcie, że jeszcze parę słów o książkach. Chcę was zachęcić, bo myślę, że warto. Jedną z takich książek, które chcę polecić, które gdzieś tam na mnie wywarły ogromne wrażenie, to właśnie Ostrzeżenie. Polecam wam tę książkę. Książka, która, jeśli ktoś ją przeczyta, sprawi, że nie będzie już obojętny. Właśnie pokazuje stan serca. Każe spojrzeć na serce, na to, co się tam kryje. Czy jest tam wiara, nadzieja, miłość, czy coś innego. Grzech, tak jak Jezus mówi, pijaństwo, bałwochwalstwo, obmowy, oszczerstwa. Drugą pozycję, którą też chcę wam polecić i myślę, że będzie to z ogromnym też pożytkiem, to książka, która jest owocem rekolekcji jakiejś tam w naszym ośrodku w Pińczowie są prowadzone 7 słów Maryi. Taka dobra pozycja, by przypatrzeć się postawie Maryi. Wiele osób mówi, że ma pobożność maryjną. Nie? Mówi się o Polakach, nie? Że polska wiara to jest wiarą, jest taką pobożnością maryjną. Ale wiele osób się chyba nie zastanawia, co tak naprawdę oznacza. Jeśli ktoś mówi, że jestem maryjny, nie? To nie chodzi o to, czy ja jestem maryjny, czy nie, ale chodzi o to, czy w życiu moim widać postawy Maryi, czy tej postawy nie widać, nie? I często zapominamy o tym, że tak naprawdę znakiem pobożności nie są modlitwy, czy jakieś słowne deklaracje, ale życie według wzoru, jaki zostaje nam dany, czy przez Maryję, czy przez Jezusa. Maryja swoim życiem całkowicie naśladowała Chrystusa, podobnie jak właśnie święty Józef oblubieniec. Gdybyśmy chcieli porównać, to myśmy zobaczyli, że to są serca bardzo podobne i do serca Jezusowego. Więc myślę, że na wielki post taka książka mogłaby też być dobrym lustrem, by przyjrzeć się swojemu sercu. Trzecia pozycja też, którą bym wam polecił, to dotyk Boga. To jest takie moje jakieś osobiste świadectwo, pokazujące, że w różnych sytuacjach Bóg jest i ono się objawia i ta moc Boża działa również w takich sytuacjach trudnych. Bóg przychodzi z pomocą, tak jak przyszedł z pomocą Izraelitom, tak i nam przychodzi z pomocą właśnie w sposób szczególny, kiedy stajemy wobec jakiegoś trudnego doświadczenia. I ostatnia pozycja to z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej, właśnie ten temat, który rozważamy. Myślę, że ta książka mogłaby być też takim narzędziem do
wędrówki w czasie Wielkiego Postu, czy też takim lustrem pokazującym moc Boga, pokazującym stan naszego serca. Myślę, że jeśli ktoś z was gdzieś tam sięgnie po nią, to też te treści, które zostały tutaj powiedziane, powrócą i pomogą jeszcze bardziej zanurzyć się w tym, co jest w sercu. I chciałbym wam też polecić jeszcze jedną rzecz, ale to może przy kolejnej konferencji, żeby pokazać coś takiego niezwykłego, co jest nam dane, a o czym nie pamiętamy lub sobie tego nie uświadamiamy. To może tyle, żeby was nie zanudzić. Właśnie, gdyby ktoś był zainteresowany tymi książkami, to może właśnie gdzieś tam spróbuję wam dać namiary, które też pomogą, czy będą wspierać naszą działalność duchowego szpitala w Pińczowie, bo dla mnie to też jest taki ważne, aby miejsce, w którym ludzie mogą doświadczyć, czy to uzdrowienie duchowego, czy psychicznego, czy fizycznego, było tworzone i aby jak najwięcej osób miało możliwość skorzystania z tego miejsca.